Marcin Wikło, witam serdecznie. Gościem studiów w polityce.pl jest pan profesor Wiesław Binienda z Uniwersytetu w Akron. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam państwa. Panie profesorze, według MAKI Komisji Millera Tupolew stracił skrzydło po zderzeniu z brzozą na wysokości 5 metrów. Prokuratura mówi o 9 metrach. Czy pan kiedykolwiek przypuszczał, że w swoim naukowym życiu będzie się zajmował tak długo jedną brzozą? No, jest to rzeczywiście dla mnie niespodzianka, bo pamiętam, kiedy rozpoczynałem swoje badania, no to wierzyłem, że te informacje, jakie są podane w raportach, no przynajmniej jeżeli chodzi o właśnie wysokość uderzenia teoretycznego tym skrzydłem, czy miejsce uderzenia tego skrzydła, czy grubość średnicy tego drzewa, to są parametry, na których można polegać. A tu nagle okazuje się 2 czy 3 lata później, że nie 5-6 metrów nad ziemią, teraz 9 metrów, czyli nie 40 cm grubość, tylko 15 cm, a może 10. No i to też nie jest potwierdzone, bo z tego dokumentu, który został ujawniony w zeszłym tygodniu chyba, okazuje się, że jest tam napisane w tym dokumencie, który został zrobiony w 4 godziny po katastrofie, w ogóle nie ma takiej brzozy i jest jakaś inna brzoza, która została uderzona na metr od góry, czyli musiało to by być na 11 metrach, a nawet nie 9, także ja naprawdę zostawiam to innym specjalistom, żeby to przesortowali. Ja oczywiście jestem w stanie, bo mam model, zmienić parametry uderzenia tego drzewa, znaczy tego samolotu w drzewo z 5 do 9 metrów, ale to oczywiście nic nie zmieni, no bo jeżeli skrzydło nie zostało złamane, tak jak napisane było w raportach, zgodnie z klauzulą, że jak rąpnęło, to musiało urwać, no to znaczy, że i te 15 cm tym bardziej nie zrobi wielkiej szkody temu skrzydłu. Tak czy inaczej, w tych raportach jest mowa o pancernej roślinie, a pan na UKSW mówił, że ma takie wyliczenia, które mówią o tym, że to drzewo było wyjątkowo słabe. Skąd ta pewność? Ja założyłem w swoim modelu drzewo bardzo mocne. Drzewo, które jest mocniejsze 4-krotnie od biologicznego drzewa, jaki istnieje w przyrodzie. Specjaliści od botaniki, od drzew, mając kawałek tego drzewa u siebie w laboratorium, bo zostało to sprowadzone do nich, do Stanów Zjednoczonych, zrobili badania i stwierdzili, że to drzewo było chore, czyli było spróchniałe, czy miało jakiś tam grzyb. Także tego typu choroby, czy w ogóle grzyby osłabiają drzewo jako takie. Także można się spodziewać, że drewno zdrowe jest po prostu takie perfekcyjne, bez sęków, jest najmocniejszym, a ja jeszcze wziąłem 4 razy mocniejsze. Natomiast no, drzewo takie naturalne, z sękami, siłą rzeczy ma te defekty tak zwane. Natomiast w mechanice wiemy, że o wytrzymałości danej struktury czy danego materiału świadczy najsłabszy punkt tego materiału. Czyli nie jest istotne nawet, że w jakimś miejscu jest to bardzo mocne, bardzo zdrowe. Wystarczy, żeby był punkt jeden osłabiony, to pęknięcie, znajdzie sobie to miejsce po prostu, tak jest w naturze i w związku z tym wytrzymałość tej całej struktury, tego całego obiektu jest mierzona najsłabszym punktem tego obiektu. Panie profesorze, dr Lasek odrzuca konsekwentnie wszystkie zaproszenia pańskie i pańskich współpracowników do konfrontacji, do rozmowy, do współpracy, natomiast do takiej oficjalnej i jawnej, natomiast mówi, że chętnie spotkałby się z panami bez udziału kamer, nawet chciałby z tego, co mówił, wydać oświadczenie wspólne. No, gdyby nie tragizm sytuacji, to można by powiedzieć, że to nawet dosyć zabawna sytuacja, prawda? Ja wzywałem i dalej wzywam codziennie przy każdej okazji i w tym, przy tym dzisiejszym naszym wywiadzie również wzywam, żebyśmy się spotkali,
Chodzi o ustalenie faktów. No jeżeli nie możemy nawet wiedzieć, czy to było 30 czy 40 centymetrów, rozumiem, że czy 5 metrów, czy 9 metrów to drzewo, czy to jest fakt, czy to nie jest fakt. Możliwe, że ci panowie nie wiedzą, jakie są fakty, także dlatego nie chcą się z nami spotkać, no bo nie ma co nic, nie ma co jakichś oświadczeń robić, jeżeli nie wiemy nawet, co się, czy tam to drzewo istniało, czy nie istniało, prawda? No, może jakieś fakty by się znalazły, na które moglibyśmy się zgodzić. I o to chodzi. Natomiast no, jeżeli pan Lasek chciałby przyjechać do mnie do Akron, Ohio, to jest 8 godzin samolotem, nie jest tak strasznie daleko. Rozumiem, że czasami samochodem z Warszawy do Gdańska czy do Szczecina dłużej można jechać niż do Akron, Ohio. W związku z tym na pewno zagwarantuję, że nie będzie żadnych kamer. Możemy usiąść sobie spokojnie, że jest tylko dobra wola że tak powiem, wiedza, no to powinniśmy to spożytkować w jakoś takie spotkanie. Trudno zakładać dobrą wolę, kiedy pan Lasek ciągle podkreśla, że panowie angażujecie się bardziej w politykę niż w badania naukowe. Jak pan na to odpowiada? No tak, no to jest smutne, że tego typu oskarżenia medialne są wypowiadane oczywiście w Gazecie Wyborczej czy tego typu mediach propagandowych. No ja mogę tylko odpowiedzieć, że to właśnie pan Lasek jest appointee, czyli po angielsku appointee, po polsku jest wyznaczony politycznie. On spełnia tak zwanego, taką funkcję polityczną, a nie ekspercką. Ja jestem ekspertem. Swoje prace prezentuję globalnie we wszystkich krajach świata, na wszystkich forum przed ekspertami światowymi. Nie słyszałem, żeby pan Lasek na jakiejś konferencji tłumaczył obliczenia, według których doszedł do swoich wniosków. Nie słyszałem też, żeby jakikolwiek jego ekspert to zrobił. Nie widziałem żadnych wyników obliczeniowych czy badawczych. Także podobno coś tam jest, tylko wszystko jest tajne. No, nie wiem, dlaczego to miałoby być tajne, skoro raport jest skończony i pora jest, żeby go zweryfikować. Wspomniał pan o Gazecie Wyborczej. Gazeta Wyborcza, relacjonując tą konferencję na UKSW, zarzuciła panu, pańskim współpracownikom, że nie byliście panowie w Smoleńsku i że to może mieć wpływ na waszą jakby znajomość rzeczy. Jak pan odpowie? No śmieszne jest, że pan Lasek też nie był w Smoleńsku, a trochę ma bliżej. Także mogę odpowiedzieć w ten sposób, że ja zbudowałem bardzo bliski, rzetelny model zgodnie ze state of the art, czyli z największymi standardami, które zostały wypracowane po katastrofie wahadłowca Columbia. Niezależnie ode mnie, bez mojej świadomości nawet, ani świadomości drugiej grupy naukowej, bardzo podobną pracę wykonała grupa profesora Bocieri z Kalifornii dla FAA, dla samolotu Constellation, który również przeciął dwa słupy, tak się składa. Także musieli i tam oni wziąć aluminium dla samolotu i jego strukturę, tak jak ja, aluminium i strukturę tylko innego samolotu. I oni musieli wziąć model drzewa i ja musiałem wziąć model drzewa. I ponieważ to są prace zupełnie niezależne, można porównać, że tak powiem, bo moje są w tej chwili publicznie dostępne i tamta praca jest dostępna. Nie jest tajna a propos. Także i też każdy może porównać, jakie informacje ja podaję w swoich pracach, jakie profesor Bocieri, czy to jest tak, że ja coś ukrywam. Na przykład mogę Państwa zapewnić, że w mojej pracy jest więcej informacji niż nawet w tej pracy dla FAA, która jest standardowa. Także ja wychodzę, że tak powiem, ponad standardy, jeżeli chodzi o informacje dostępne
ponieważ mi zależy, żeby naukowcy tutaj w Polsce zajęli się tą pracą niezależnie. Taka praca powinna być tutaj zrobiona. Są naukowcy, którzy byliby to w stanie zrobić. Potrzeba tylko zachęty i no, oni potrzebują oczywiście jakichś funduszy. 1,5 miliona złotych profesor Niezgoda z Wojskowej Akademii Technicznej powiedział, jak dostanie, to jego grupa wykona takie obliczenia, a dowiedziałem się, że podobno 1 miesiąc kosztów za utrzymanie tego wielkiego, nowego, pięknego obiektu, jakim jest stadion w Warszawie, kosztuje 3 miliony. Czyli 2 tygodnie takiego kosztu, 2-tygodniowego utrzymywania tego obiektu, a rok czy więcej czasu może cała grupa kilku naukowców zrobić niezależne badania z Wojskowej Akademii Technicznej, grupy, która wcale nie ma tej samej opinii co ja, czyli zrobią wszystko, żeby te wyniki były takie, jak pan Lasek sobie życzy. Pan Lasek na to powiedział, że nie ma na to funduszy i szkoda, żeby marnować polskie złotówki na pracę tego typu. Cóż można dodać? Panie profesorze, pana dokonania są jakoś deprecjonowane tutaj w Polsce, to tak w sferze publicznej, prawda? Wiem, że w sferze prywatnej jest jeszcze gorzej. Otrzymuje pan maile, może pan powiedzieć coś na ten temat? Tak, wszyscy my, którzy zajmujemy się przecież dla dobra publicznego tą sprawą, nikt nam za to nie płaci, robimy to na własny koszt, na własny czas. Zostajemy jedynie pogróżki i ubliżenia od oczywiście nie wiadomo kogo. Dostajemy również bardzo miłe e-maile. Te są z kolei podpisywane imieniem i nazwiskiem. Także no jest to smutne, że są tacy ludzie, którzy nie tylko do nas wysyłają, ale wysyłają do naszych prezydentów czy kolegów, żeby nam koniecznie zaszkodzić. Ja jestem bardzo dumny, nawet jeżeli Polak, który nie podzielam tą opinię, czy światopoglądową, czy polityczną, ma sukces, czy w Polsce, czy za granicą. Wydaje mi się, że dla dobra Polski powinniśmy szanować tych ludzi, którzy mają dużą wiedzę, wysoką pozycję, mają wysokie uznanie. Muszę panu powiedzieć, że gdziekolwiek się pojawiam na świecie, a byłem praktycznie we wszystkich krajach, żeby ten wykład na temat katastrofy smoleńskiej dać, jestem witany z wielkim szacunkiem i uznaniem. Jedynym miejscem, gdzie grozi mi niebezpieczeństwo, to jest Polska. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Nie wiem. Widocznie jest jakaś atmosfera tutaj tworzona przez liderów tego kraju, którzy mówią, że to są jacyś profesorowie z trzeciorzędnych uczelni, którzy albo egzotyczni, czy coś w tym rodzaju, antypaństwowi, czyli naświetlają to negatywnie do tego stopnia, że pobudzają ludzi może nie w pełni światłych do czynów, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu czy bezpieczeństwu. Jest to naganne i smutne, że właśnie ja, Polak, nie mogę do Polski przyjechać i odwiedzić grup swoich własnych rodziców, zapalić lampkę, pomodlić się, pójść na starówkę, wypić kawę czy piwo, czy odwiedzić Kraków, czy inne miasta. Tak po prostu na wakacje. Nie mam takich możliwości, ponieważ w tym kraju moje zdrowie, moje bezpieczeństwo jest zagrożone. Mhm. No, takie ma pan obserwacje z Polski po prostu. Panie profesorze, a jak za oceanem mówi się o katastrofie smoleńskiej? Ma pan przyjaciół w amerykańskiej Narodowej Radzie Bezpieczeństwa Transportu. Dlaczego oni nie są cytowani i co oni mówią na temat tej katastrofy? No tak się składa, że te wszystkie organizacje, agencje federalne, to jest jedna z agencji federalnych,
musi słuchać, że tak powiem, polityki swojej administracji. Polityka administracji jest taka, żeby się nie wtrącać w wewnętrzne strony, przynajmniej tak oficjalnie tłumaczą, wewnętrzne sprawy Polski. Oczywiście no, Ameryka w tej chwili bardzo stara się zrobić tak zwany reset z Rosją, powtarza ten reset co chwila, to jakoś ten reset się nie udaje, no ale, dla, z punktu widzenia Ameryki ważniejsze jest, żeby Iran nie zbudował bomby atomowej, w czym Rosja może pomóc lub zaszkodzić, a Polska nie ma do tego, jest za mała, po prostu nie ma na to wpływu, także nie stanowi ważnego punktu dla, dla polityki Stanów Zjednoczonych. Mogę powiedzieć prywatnie, że trzymają za nas kciuki, że mówią, że oczywiście, że to wszystko, co jest napisane w raporcie Maku czy w raporcie Millera, to jest kłamstwo. Jeden z ambasadorów, jeszcze zanim ja swoje obliczenia zrobiłem, jeden z ambasadorów w administracji Obamy powiedział, że jego zdaniem był to zamach. Ja się oburzyłem, mówię, skąd takie w ogóle informacje? Bo jeszcze wtedy zupełnie nie wiedziałem, nie brałem pod uwagę w ogóle tego, że były jakiekolwiek wybuchy. Dzisiaj wiem, że na podstawie swoich obliczeń, że rzeczywiście nie ma innego wytłumaczenia do tego, że skrzydło się urwało, jak musiał być wybuch w tym skrzydle i nie ma innego wytłumaczenia na charakter rozbicia tego samolotu na tysiące drobnych części i rozproszenie ich na tak dużym obszarze i formę, jak te części rozbite wyglądają na zdjęciach na ziemi, jak musiał być wybuch w środku kadłuba. Co wcale nie musi oznaczać zamachu. Co wcale nie musi w dalszym ciągu oznaczać zamachu. My, naukowcy, jesteśmy bardzo ostrożni w dochodzenia do jakichś konkluzji. My podajemy wszystkie fakty, wszystkie wyniki. Osoby, które do konkluzji ostatecznych dojdą, muszą mieć cały obszar, że tak powiem, wiedzy. Nie muszą mieć tych głębokich umiejętności, jakie my posiadamy w konkretnych wąskich elementach tej pracy, ale muszą mieć właśnie te wyniki i na podstawie całości wyników zdecydować, co, jakie konkluzje to nachodzą ich. No tak jak w sądzie, prawda? Sąd nie musi być biegłym, prawda? Używa biegłych. Biegli dają informacje i na podstawie informacji wszystkich biegłych, czy z jednej strony adwokatów, z drugiej strony adwokatów, w końcowym efekcie to, co przekonuje daną grupę sędziów, takich konkluzji dochodzą. Także podobnie tutaj. Panie profesorze, teraz jest Pan w Polsce z okazji tej konferencji naukowej, natomiast wiem, że Pani Maria Dłużewska kręci film i będą tam wypowiedzi Pana, profesora Berczyńskiego, profesora Nowaczyka. Czego nowego z tego filmu dowiemy się o Panu konkretnie? No chyba dowiedzą się Państwo takich prywatnych trochę informacji, bo wiem, że Pani Dłużewska wybiera się do nas, do USA, będzie u nas w domu może, zobaczy, sfilmuje może moje uczelnie, mój pokój, może moich studentów, życie na takie codzienne, także myślę, że to będą takie elementy, które dadzą lepszy obraz całościowy osoby, osobowości. No na pewno, jak będę miał jeszcze jakieś nowsze wyniki, to też w jakimś momencie można je tam dodać. Nie wiem, jaki charakter ten film ma Pani Dłużewska sobie planuje, także trudno mi powiedzieć, co ona włoży w ten film, a czego nie włoży. Tak wyobrażam sobie, że jest wiele, wiele godzin materiału, z czego potem reżyser wycina i tworzy ten obraz zgodnie z własną wolą i wyobrażeniem. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem studia w polityce.pl był pan profesor Wiesław Binięta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.